Cześć, witajcie w 8 odcinku Lingua Fil. Ja, tak jak widzicie, znajduję się w plenerze na zewnątrz. Jest to pierwsze wideo, które robię na zewnątrz. Dzisiaj jest w miarę cisza, spokój, dlatego że mamy święto, a znajduję się w Brukseli na kampusie uniwersyteckim. O, teraz jest troszeczkę ciemno, ale bardzo podobają mi się te graffiti, nie wiem, bardzo fajnie to wszystko wygląda. I jestem w XL w Brukseli i przy okazji chciałabym powiedzieć, że mamy 15-lecie wejście Polski do Unii Europejskiej, więc nie było nic lepszego, jeżeli chodzi o miejsce do świętowania tego dnia. Tak patrzę raz po raz w jedną stronę, w drugą stronę, bo widzę, że są tutaj studenci i jest to dla mnie no takie wyzwanie, ale myślę sobie trudno. Wiele osób nagrywa, także możecie zobaczyć dookoła, jak to wszystko wygląda. Jest tutaj taki większy park, także natura, przyroda, to są właśnie moje klimaty. Tutaj robią jakieś roboty, ale ogólnie pogoda jest bardzo ładna. Mamy chyba 18-19 stopni. I przy okazji powiem, że wcześniej byłam na tak zwanym brokont. Nie wiem, jak to po polsku się mówi, to jest taki a la pchli targ. No, wiatr we włosach jest, uważam tutaj, bo schodzę po schodach. Słuchajcie, jest przepiękna pogoda. Ja zawsze o tej pogodzie mówię, ale ja tak uwielbiam słońce i przyrodę, naturę i zieleń. Ojejcie, jak ja uwielbiam zieleń. Popatrzcie, tu jest wszędzie tak zielono. No pięknie jest. Oj, to nie ten kampus, który był, kiedy ja studiowałam. To znaczy, ja nie byłam na takim kampusie. Mój kampus wyglądał całkowicie inaczej, a tutaj jest po prostu miód i orzeszki, czy jak się to mówi? Nie wiem, jak się mówi już, nie pamiętam. Cud, miód i orzeszki. Także wszędzie jest zielono, nie wiem. Las chyba niedaleko jest. Także chciałam pokazać jakieś amfiteatr, sale do zajęć, jak to się nazywa, takie sale lekcyjne, ale jest wszystko zamknięte, więc nie ma dostępu. No ale przynajmniej jest spokój, nie ma tutaj tak dużo ludzi. A niektórzy na mnie patrzyli, chyba myśleli, że robię wideo o kampusie właśnie. Tak, wideo dla przyszłych studentów. Także tak to wszystko wygląda. Jest bardzo cicho. Tutaj jakaś para siedzi na ławce. Tak. No i tak, no. Także pięknie. Jestem w Brukseli. Mamy święto pracy. Mamy rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Po prostu brakuje mi flagi europejskiej. Mam w domu, ale no nie mam tutaj przy sobie, no bo nie wiosłam jej, a mam w domu flagę Unii Europejskiej i Polski. Także przydałaby się na ten dzień. Ale tak, no bardzo się cieszę, że jesteśmy w Unii. I no nie na darmo jest taka piękna pogoda. Jestem w Brukseli, także no, bardzo dobre miejsce na świętowanie. Słuchajcie, wyszłam z kampusu, a tu jakaś gimpreza jest, muzyka. Tam widzę jest, to chyba nie jest woda do picia, zaraz tu muszę wszystko sprawdzić. Także idę i sprawdzam, co tam się dzieje. Słuchajcie, zeszłam, sprawdziłam. Sama młodzież, jest jedzenie, picie. Kurczę, co się nagrywam, to ktoś przychodzi, patrzy na mnie, ale co tam.
No i super atmosfera, jest muzyka. Nie taka, jaką lubię, ale mam nadzieję, że zmienią. I co? Podają belgijskie piwo, jak dla mnie najlepsze na świecie. To jest moja subiektywna opinia. No i jedzenie. Ale już jeść nie będę, bo jadłam wcześniej, także schodzę na złoty napój. No. Także żegnam się z wami. Nie zabrzmiało to fajnie. Powinnam powiedzieć na razie żegnam. To jest chyba najgorsze słowo świata. Więc do zobaczenia. Jeżeli podobało wam się to wideo, to dawajcie łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tak wydaje mi się, że takie nagrania w plenerze są o wiele bardziej ciekawe, interaktywne. No, ale rzeczywiście wymagają takiej większej odwagi. Ale to jest świetne doświadczenie. No, także trzymajcie się ciepło. Cześć!